W niedzielę 12 stycznia w Mościckim Centrum Kultury w Tarnowie odbyła się noworoczna gala pod nazwą Fundusze z Kulturą, podczas której poznaliśmy laureatów 4. edycji konkursu Kopalnia Pomysłów. Wyróżnione zostały też projekty wzmacniające tożsamość społeczną i kulturową oraz sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości w Małopolsce, dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. posłowie, senatorzy, radni sejmiku województwa małopolskiego, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie oraz przedsiębiorcy. Nie bez powodu w tym gronie znaleźli się również Kazimierz Krok, wójt gminy Łużna, Monika Skrobot, dyrektor zespołu szkół w Łużnej oraz Paweł Śliwa, radny sejmiku województwa małopolskiego. Kapituła konkursu w kategorii projekty ukierunkowane na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci przyznała bowiem pierwszą nagrodę gminie Łużna za realizację projektu Nasza Wiedza, Nasza Przyszłość. Miejsce pierwsze, gmina Łużna. Wójt gminy Łużna, pan Kazimierz Krok, odbiera nagrodę, pierwsze miejsce za projekt Nasza Wiedza, Nasza Przyszłość. Nagroda Radca Oklasków i wielkie podziękowania. Panie wójcie, bardzo dobrze rozpoczął się nowy rok dla gminy Łużna. Stoi tutaj pan właśnie z nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w projekcie ukierunkowanym na wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci. Nasza wiedza, nasza przyszłość. No, wielki sukces, znakomita nagroda. Dobry początek roku dla gminy. Ponieważ nie miałem okazji, myślę, że tą drogą chciałbym podziękować kapitule za wyróżnienie naszej gminy i przyznanie nagrody. Jest to kolejna edycja, w której gmina wzięła udział i część środków pochodzących z Unii Europejskiej, miękkich środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczyła na edukację, na dokształcenie dzieci, młodzieży we wszystkich szkołach podstawowych na terenie naszej gminy. Nagrody laureatom konkursów wręczali członek zarządu województwa Stanisław Sorys oraz Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Wielka gala w Tarnowie, w Mościckim Centrum Kultury. Dużo osób nagrodzonych, instytucji, także gmina Łużna za dysponowanie funduszami europejskimi dostaje specjalne wyróżnienie. To dość miła informacja, tym bardziej, że to mała gmina w powiecie gorlickim. Wie pan, pozyskiwanie środków europejskich nie jest uzależnione od wielkości gminy, ale od aktywności tej gminy, od jakości przygotowanych projektów. I ci, którzy mają dobrze przygotowane właśnie wnioski, którzy potem asesorzy oceniają w tej całej procedurze bardzo wysoko te projekty, mają szansę na uzyskanie dobrej pozycji, na uzyskanie środków finansowych. Oczywiście, kiedy przyjeżdża się w powiat gorlicki, bardzo często słyszymy, jak samorządowcy mówią, że tych środków jest bardzo mało, no ale oczywiście, jak popatrzymy na przykład na per capita, w przeliczeniu na mieszkańca, to właśnie prym wiodą małe gminy, jak właśnie dzisiaj również została nagrodzona gmina Ujście Gorlickie za park wodny, to też bardzo ważne przedsięwzięcie inwestycyjne, ale również takie społeczne dla ziemi gorlickiej. I to jest bardzo ważne, żebyśmy w różnych obszarach, w różny sposób starali się wypełniać tą przestrzeń życia społeczno-gospodarczego. Samorząd województwa małopolskiego organizuje konkurs Kopalnia Pomysłów, żeby promować najlepsze projekty realizowane w regionie, jako tak zwane dobre praktyki, które dla potencjalnych beneficjentów mogłyby stanowić inspirację. W tegorocznej edycji wszyscy laureaci odebrali dyplomy, a nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca był wyjazd studyjny do Brukseli, ufundowany przez europosłów Róże Thun, Bogusława Sonika oraz Czesława Siekierskiego. Bardzo się cieszę, że zrealizowany projekt Nasza Wiedza, Nasza Przyszłość w gminie Łużna był trafnym przedsięwzięciem, a dzisiaj dowiedzieliśmy się również, że jest kopalnią pomysłów. Podczas gali wystąpiła Krakowska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Stanisława Krawczyńskiego.
goście usłyszeli utwory w wykonaniu wybitnych solistów polskiej sceny muzycznej, m.in. Jolanty Kowalskiej-Pawlikowskiej, Barbary Gąsienicy-Giewont, doktora habilitowanego Jacka Ozimkowskiego oraz Tomasza Kuka. W roli solisty i w duecie kilka razy wystąpił również Stanisław Sorys, członek zarządu województwa małopolskiego. Wyrósł tu pan na tej gali na gwiazdę. No, nikt się chyba nie spodziewał, że pan ma tak wspaniały talent wokalny. Skąd w ogóle, panie marszałku, taka pasja? No ja, każdy z nas ma jakieś talenty. Jest pytanie, czy nad nimi pracujemy, czy je rozwijamy. I czasami, żeby móc odpowiedzieć sobie na takie pytanie, trzeba czegoś popróbować. To jest czasami jak w naszym życiu. My mówimy, że czegoś nie lubimy, ale nigdy żeśmy w życiu tego nie próbowali. W społeczności wiejskiej, na wioskach bardzo często właśnie życie to społeczne również polega na śpiewaniu. W szkole trafiłem również podstawowej na bardzo dobrego nauczyciela muzyki. Cieszę się, że dzisiaj był również tutaj na tej gali. I to chęć do śpiewania w różny sposób, w różnych miejscach, w różnych obszarach no była bardzo głęboko jest zakotwiona. A od jakiegoś czasu staram się również u profesjonalistów pobierać lekcje po to, żeby doskonalić swoje umiejętności. O tyle, bardzo proste. Wśród wielu znakomitych gości na gali pojawił się też radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, pan Paweł Śliwa. Panie radny, to duże zaskoczenie chyba też dla pana, jak i wielka duma, że powiat gorlicki, gmina Łużna otrzymała tak prestiżową nagrodę. To dla mnie wielki zaszczyt i wielka przyjemność uczestniczyć w takiej gali na zaproszenie właśnie między innymi i wójta gminy Łużna i pani dyrektor zespołu szkół Łużnej i uczestniczyć w tej gali, w której pierwsze miejsce zdobywa gmina Łużna spośród wszystkich gmin w województwie małopolskim. To, tak jak powiedziałem, serce rośnie i chciałoby się uczestniczyć co rok w takiej gali, gdzie gmina z powiatu gorlickiego otrzymuje tak prestiżową nagrodę. Panie radny, na koniec nie sposób nie zapytać o to, jak podobał się panu występ wicemarszałka Sorysa? No rewelacyjnie, jestem zaskoczony jego występem i przede wszystkim jego odwagą.